5 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie odbył się po raz piąty Dzień Logistyki. Tematem tegorocznych wykładów była logistyka wojskowa oraz różne aspekty zaopatrzenia misji zagranicznych. Prelegentem będzie pan pułkownik Zakrzewski z bazy w Powidzu, jak również planujemy zaangażować dzisiejszy dzień naszych uczniów klas pierwszych, którzy przygotują prezentacje dotyczące początków logistyki wojskowej, jak również zaopatrzenia w wojsku w żywność. Spore zainteresowanie wzbudził wykład podpułkownika Witolda Zakrzewskiego z dowództwa 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu, który dwukrotnie był na misjach zagranicznych w Iraku i Afganistanie. Podczas wykładu zaprezentował i omówił zdjęcia związane z logistyką i sposobem działania zaopatrzenia wojskowego. Scharakteryzował samoloty wojskowe, wozy opancerzone typu Rosomak, a także składane baraki. Podkreślił też ważną rolę obsługi medycznej. Źródła pozyskania sprzętu i w ogóle zaopatrzenia logistycznego na misji są zupełnie inne niż w realiach krajowych. Wiadomo, że to, co najcenniejsze, to, co niepowtarzalne, zabieramy z kraju. To, co można kupić na rynku lokalnym, pozyskujemy na miejscu. Mam tu na myśli żywność, usługi socjalne. Także uczniowie mieli swój wkład w Dni Logistyki. Zaprezentowali wykłady na temat początków logistyki wojskowej już od czasów średniowiecza. Będziemy opowiadać o cesarzu chińskim oraz o Napoleonie Bonaparte, który wybrał się do Rosji i niestety logistyka zawiodła i niestety poległ. Tematem zaopatrzenia wojskowego w żywność zajęła się czwórka uczniów z klasy pierwszej Technikum Logistycznego. Z początku chcę powiedzieć trochę o historii, jak to sama nazwa mówi, historii chleba w puszce, czyli ogólnie skąd się wzięło chleb w puszce, skąd się wziął. Wymienimy trochę, jak to wszystko działa, racje żywnościowe, jak wyglądają. Potem powiemy, jak to jest na polskich poligonach i potem jak to jest na misjach pokojowych w Afganistanie. Tegoroczny Dzień Logistyki zwieńczył turniej w strzelaniu z karabinu pneumatycznego oraz pokaz wojskowych środków transportu zaprezentowany przez jednostkę z Powidza.